Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj włamałem się na konto Slendermana, bo jakiś czas temu, nie wiem kiedy to było dokładnie, bo nagrywam filmy przodu i już za bardzo nie wiem kiedy co się wrzuca na kanał, ale nagrałem odcinek, gdzie włamałem się na świat Slendermana i mogliśmy zobaczyć, co się tam kryło, a w dzisiejszym odcinku włamałem się na konto i widzę, że jest ten sam świat, który ja miałem tam, jest również tutaj i jest to na koncie Slendermana i mam nadzieję, że dowiemy się dzisiaj czegoś, czego jeszcze o Slendermanie nie wiedzieliśmy. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc uważam, że warto. No a ja przechodzę do odcinka, bo jestem mega podekscytowany. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na tej mapie. Widzę, że ona wygląda identycznie, bo widzę, że są te same rzeczy, które były. Tylko ja miałem bardzo małą wizję na tym świecie, a Slenderman ma o wiele większą tą wizję. I patrzcie, jestem Slendermanem. Uwaga, żeby było, piszę elo, jest Slenderman. O kurde, widzowie, ja jestem obsrany. Ale dobra, widzę, że są tu karteczki. Ja je zbierałem, ale to może być jakby... Jakby mogą te karteczki się uzupełniać, może więcej osób na ten świat wchodzić i może za każdym razem ich zadaniem jest zebrać te karteczki. A ja teraz jestem Slendermanem, który teoretycznie powinien kogoś straszyć, ale mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie, ja nie mam zamiaru nikogo straszyć. W każdym razie chcę zwiedzić tą mapę z perspektywy właśnie Slendermana, żeby dowiedzieć się, czy jest tutaj coś, co było od samego początku, a było na przykład starannie ukrywane przez Slendermana, bo to jest bardzo ważne. Jak widzicie, mamy tutaj ten słup, to była jedna z kartek i właśnie chciałbym się przejść po miejscach, w których były te kartki, bo może w nich będzie coś właśnie jakiegoś takiego... Jakby to powiedzieć, ważnego, coś, co powinniśmy wiedzieć na temat Slendermana. Dobra, tu widzę, że jest jakiś głaz, tutaj nie było w ogóle karteczki. Była tutaj karteczka zdecydowanie, chyba z... Tu jest, ale tutaj nic nie widzę takiego. Dobra, mamy tą karteczkę, musimy liczyć te kartki. Była kartka tam na środku na tym czymś, tu jest druga kartka, tam na środku była, gdzie się pojawiliśmy. Tu jest druga, tu jest trzecia, musimy znaleźć ich więcej, musimy znaleźć wszystkie, żebyśmy wiedzieli, gdzie były. Dobra, w tunelu też była, tu jest kartka, jest tutaj, czyli to jest czwarta. Czyli było ich 8, czyli jesteśmy w połowie, czyli jeszcze dwie trzeba znaleźć. Gdzie były kolejne? Wiem, że na drzewie była, tam było takie drzewo, na którym było to schowane. Ja w ogóle jestem ciekaw, co jest w ogóle poza bramą. Okej, jest po prostu pustka. Okej, dobra, ten świat jest straszny, ja jestem przerażony, jak to jestem. Tu była też kartka, czyli tu jest piąta kartka, tak? Jest piąta, dobra. Mamy 5 z 8, było 8 kartek. Gdzie była jeszcze? Była przy tym drzewie... tu przy tym aucie była chyba, za autem była? Czy dobrze kojarzę? Tu. Tu jest kolejna, czyli to jest szósta. Tu na drzewie jest siódma. Tu na drzewie zdecydowanie jest siódma, to pamiętam, że tutaj na pewno była, jest siódma. Ej, w ogóle te kartki to jest... Ja nie wiem, czy kojarzycie gierkę w ogóle, Slenderman jako grę, ponieważ ja w nią miałem okazję zagrać i jestem ciekaw, czy chcielibyście taką grę zobaczyć, ponieważ... Mógłbym ją pobrać i w sumie nagrać odcinek ze Slendermana, po prostu grając tamtą gierkę. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, a ja oczywiście coś takiego nagram. Dobra, to była siódma kartka, jeszcze jedna była. Gdzie była ostatnia kartka? Ja tu się pojawiałem, tutaj, w tym miejscu. Tu się pojawiłem, tu. No, tutaj byłem pojawiony. O kurczę, to jest ta skrzynka, nawet nie chcę do niej podchodzić, to jest straszne. Na środku była, w tym budynku. Tu, w tym, tu, dokładnie tutaj była ostatnia kartka. Więc wchodzimy do środka, zobaczmy. Ej, ten budynek wygląda tak, jakby coś ukrywał, naprawdę, jakby faktycznie coś w środku mogło być, więc... Zobaczymy, czy było coś tutaj ukrywane przez Slendermana, czy nie, to się zaraz okaże, więc dobra, wejdźmy do środka, ogarnijmy, co tutaj mamy. Mamy pomieszczenie, ale jest tu totalnie ciemno, nic tu nie widzę prawie. Mimo, że jestem Slendermanem, powinienem mieć jakąś większą wizję i tak dalej, ale jest tu strasznie ciemno. Tutaj, tu nic... Nie, nic tu nie ma, naprawdę? Gdzie była ta kartka? Chyba tu była kartka chyba. Tak, jest kartka, dobra, czyli mamy... I naprawdę nic tutaj nie ma? Nic... Nie! I ten przecież tam ciągle był? Nie, widzowie, to się nie dzieje naprawdę. Może ten przecież jest widoczny tylko dla Slendermana, ale ja bym to zauważył, gdybym nagrywał odcinek, jak tutaj byłem. Dobra, jest jakieś ukryte przejście. Jeszcze raz to kliknę. O nie, tam się świeci na dole, dobra, tam coś jest na dole zdecydowanie, dobra, wchodzimy zobaczyć, co jest w bazie Slendermana. Okej, uwaga, mamy mało czasu, ja nie wiem, czy w ogóle możemy stamtąd wyjść, ale dobra, jestem na końcu Slendermana, to wywalone, on będzie umiał. A jest tutaj przycisk chyba. Jest tu przycisk? Jest, dobra, jest, dobra. Skupienie, bo zaraz się dowiemy, co jest na dole, co ukrywa takiego Slenderman, uwaga. O kurde, co to jest? Co to jest, widzowie, co to ma być? Co tu się... Co to jest za miejsce? O kurczę. Co się tu dzieje? Co jest grane, widzowie? Dobra, mamy tu jakieś... Nie wiem, co to jest w ogóle. To są jakieś kukiełki, takie jakby do strzelenia z łuku tutaj. Okej, mamy takie kukiełki, mamy stracha na wróble. Mamy telewizor. Mamy jakieś walizki. Nie wiem po co te walizki. Są sejfy też.
Okej, który mogę otwierać, bo jestem Slendermanem. Gdybym był pewnie na swoim koncie, to bym nie mógł. Więc... Kurde. On tu ma szeregi normalnie. O kurde, widzowie, dobra, to jest, to mnie przeraża. Dobra, mamy tutaj jakiś budowę ciała człowieka, on zna, on nie, on taki, on anatomię człowieka w ogóle przestudiował i wie wszystko. Dobra, tu mamy jakieś alchemiczne sprawy, tu mam widły do, nie wiem, do siana jakiegoś. Dobra, przejdźmy w tą stronę, tu jest jakiś nagrobek, tu jest w ogóle jakieś trofeum niedźwiedzia, co jest grane, co to jest za miejsce? To normalnie jest jakiś tam, taki ten, siekiera, normalnie wbita w cegłę, jaką musiał mocno to zrobić, no, wbił siekierę w cegłę. Mamy jakiś miecz w kamienie wbity. To jest chyba ten miecz, którego się nie da wyciągnąć. Jakiś taki, wiecie, że tylko prawdziwy rycerz może to wyciągnąć. Coś tego typu. Ma, tu jest jakiś safe. Dobra, pytanie, co jest za safe'em? Zgadujcie w komentarzach, co jest po drugiej stronie safe'u, bo ja jestem mega ciekaw, zaraz to sprawdzimy. Mamy jakiś miecz, jakieś taczki. Po co mu taczki? Po co są taczki Slendermanowi? Dobra, to jest przerażające. Dlaczego ogry są wokół ogniska? Czy to jest jakaś, jakby to powiedzieć... Jakiś, nie wiem, jakiś jego plan ataku, czy może jakaś wizualizacja czegoś, że oni siedzą przy ognisku i on wtedy atakuje, czy coś tego typu, nie wiem. To jest do rozkminienia. Dobra, tu są znowu jakieś nagrobki, tu jest jakiś stół w ogóle. Jaki on jest niski! No jak ma Slenderman w ogóle korzystać z tego stołu, jak on jest taki niski? O kurde, teraz widzę tego tutaj, co jest. Jest szkielet jakiś. Okej, dobra, czyli tu jest kolejny miecz. Ja nie mogę, co jest gra? A to co to jest? Co to jest? Nie wiem za bardzo. Jest lustro. I ja się nie mogę w nim przejrzeć. Slenderman nie... Ej, czy to jest tak, że Slenderman nie może się przejrzeć w własnym lustrze? Czy to tak działa, widzowie? Czy to jest możliwe? Okej, dobra, nieważne. Tutaj są te nagrobki, tak jak powiedziałem. Są te kolejne tutaj jakieś... te takie kukiełki do strzelania. Dobra, czy zwiedziliśmy wszystko? Zwiedziliśmy chyba wszystko, dobra, został nam safe. Został nam safe, ja nie wiem, czy ja chcę do niego wchodzić. Boję się tego, co tam znajdę. Ale trzeba. Trzeba wejść do sejfu, więc dobra, uwaga, wchodzimy. 3, 2, 1, 0. O nie, tu jest ta urna! Co jest grane? Dobra, co tu jest? Co jest grane? Tu jest jakaś inna. Nie wiem co, to jest po prostu wazon? Z jakąś kupą? Nie wiem, ale dobra, ma trochę złota. Ma tu, o to jest to, to, tutaj jakby się głowę wsadza, to jest taka jakby... Tu się za karę chyba w tym tak jakby spędzało czas, tak mi się wydaje, że to tak... Nie, ale bardzo dawno, to w średniowieczu chyba było używane, czy co? Dobra, tu jest jakaś głowa, jakiś szkielet, mamy armatę. To co to jest? Tu się na tym śpi, czy co? To raczej nie ja. O kurde, mogę se spać. Czekajcie, ja chcę na tym spać. Czy mogę na to wejść? Chyba niespecjalnie. Dobra, to może nie. Dynamity ma! TNT takie małe, co jest grane? I tu w ogóle jakaś szubienica. Co jest? Ale to mnie najbardziej zastanawia, dlaczego to jest tu? Nie wiem, czy pamiętacie, ale na Wariatkowie znaleźliśmy po prostu świątynię Slendermana, w której była taka urna. I teraz jestem ciekaw, czy w momencie, kiedy my rozwaliliśmy, znaczy no w sumie nie rozwaliliśmy, po prostu przyszliśmy do niej, ona sama jakby eksplodowała, to czy my uwolniliśmy Slendermana i wtedy ta urna przyniosła się tu? Może tak być, może tak być. To jest ciekawa teoria, też tak to ujmę i nie wiem za bardzo, co mam o tym myśleć. Tu są jakieś kule armatnie w ogóle do armaty. Klucze tu są jakieś do czegoś, to pewnie do tego, żeby tutaj uwolnić kogoś z takiego czegoś. Dobra, widzowie, to jest powalone, co my tu znaleźliśmy w tym momencie i nie wiem, czy to dobrze, że ja coś takiego znalazłem. Nie wiem w ogóle, jakie ma plany Slenderman, a to jest chyba, to chcieliśmy się dowiedzieć tego, a w sumie niczego się nie dowiedziałem, z wyjątkiem tego, że wie o Shreku, wie o ograch i wiemy, że ma po prostu Slenderman z nimi, z tymi ogrami, ze Shrekiem, ma po prostu jakąś taką... No, napiętą sytuację, w której chyba niespecjalnie się lubią, ale... no zobaczymy, co się wydarzy w tym... No, w sensie, jakby mi to nie przeszkadza, nie? Bo jeżeli Slenderman dorwie Shreka, to będziemy mieli święty spokój na Wariatkowie. Boję się tylko, że w momencie, kiedy pokona Shreka, zamiast głów ogrów, będą tutaj głowy nas. W sensie moja, Dave'a i Bzyka. I to by było mocno smutne. No ale dobra, dowiedzieliśmy się czegoś? No w sumie niespecjalnie. Wiemy tylko, że ma jakąś coś tajną bazę. Może gdzieś w przyszłości nam się coś rozjaśni tutaj z tym wszystkim. Ja stąd wychodzę, bo nie chcę za bardzo tutaj dłużej przebywać. Muszę wrócić z powrotem na to samo miejsce, w którym zaczęliśmy, w którym zacząłem wszystko, żeby się nie zorientował, że ja byłem na jego koncie. Dobra, tu muszę wyjść. Ała! O kurczę, dobra, myślę, że nie wyjdę. Myślę, że się zepsuje tutaj. Dobra, my tu się pojawiliśmy, w tym miejscu dokładnie. Chyba tutaj to było. Tak, tutaj się pojawiliśmy. Więc ja w tym miejscu tutaj zakończam odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co takiego pokaże Slenderman na Wariatkowie, a nie jest kolorowo.